Ci ludzie naprawdę mieli świadomość tej chwili i mieli świadomość wyzwań, jakie przed nimi stoją. Kilka dni temu tęgie głowy nauki i polityki debatowały nad jakością administracji publicznej, czyli o tym, jaka była, jest, a jaka być powinna. Administracja jest taką dziedziną, która dotyczy każdego człowieka od momentu narodzin do śmierci. Zawsze gdzieś tutaj będzie urzędnik. Urzędnicy są i podobno z rozmaitymi problemami borykają się nie mniej niż petenci. I wydaje mi się, że tych problemów jest na tyle dużo, tych problemów, które powodują przede wszystkim utrudnienie życia zwykłym mieszkańcom, obywatelom, którzy przychodzą do urzędu, chcą załatwić szybko, sprawnie swoje sprawy, jeszcze chcą być do tego życzliwie potraktowani, a napotykają na taką barierę właśnie administracyjną. Postanowiliśmy skonfrontować teorię z brutalną rzeczywistością. Dzień dobry. Ku naszemu zdziwieniu poza tymi, czy dobrze działa oświęcimska administracja, którzy przed nami uciekali, obywatele niczym ze carskiej Rosji prawie jednogłośnie chwalą administrację państwową. Dzień dobry. Czy dobrze działa oświęcimska administracja? No, wydaje mi się, że bardzo dobrze. Napotkała pani na jakieś niepotrzebne problemy może? Nie, osobiście nie. Nie mam żadnych problemów z niczym po prostu. No nie narzekam. Ja raczej nie mam nic przeciwko tej administracji. Nawet dosyć fajnie to wszystko, to sprawnie wszystko idzie. Obsługa jest miła? Tak, pomocna? Miła. Pomocna, oczywiście. Wcześniej nie spotkałam, żeby po prostu ktoś mi odesłał gdzieś tam do innego pokoju bez wytłumaczenia czegokolwiek. No to co, jak ja przyjdę, to zawsze załatwiam wszystko w porządku, dobrze. Mogę powiedzieć, że są na poziomie. Za tyle lat na razie. Wszystko jest dobrze. Żeby nie było gorzej. Właśnie idę załatwiać sprawy w administracji, więc mam nadzieję, że to szybko i sprawnie mi pójdzie. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Skoro jest tak dobrze mimo, iż jest tak źle, zapytaliśmy, jak być powinno. Na pewno musi być dobre, przejrzyste, jasne prawo, dlatego że ono stanowi pewne narzędzie działania dla tego urzędnika. Urzędnik musi być kompetentny, na pewno musi być życzliwy. Czyli żeby uwzględniali przede wszystkim swoich mieszkańców i żeby uwzględniali przede wszystkim zdanie i opinię publiczną z różnych organizacji społecznych na danym terenie. No i właśnie z tym różnie to bywa. Oświęcimska administracja publiczna wielokrotnie wykazała, że najważniejsze od głosu obywateli jest wykonanie planu, jakikolwiek by nie był. Szpetny rynek, do niczego nie pasujący plac skarbka, handlowcy wyrzuceni na bruk, modernizacja płyty rynku przeprowadzana na opak i kilka innych, o których mówić na głos się nie powinno, jeśli nie chce się mieć do czynienia z urzędnikami. Mimo wszystko wygląda na to, że jedynym problemem administracji Oświęcimia jest... Trzeba stać w kolejkach, może za mało osób jest, które obsługuje zainteresowane osoby. Urzędnicy są kompetentni, pomocni? Raczej tak, tak. No i no tak jak mówię, no, trochę czasu trzeba wystać w tej kolejce.